Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Dzisiaj przeżywamy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. 6 miesięcy przed narodzinami Jezusa Chrystusa przeżywamy to wydarzenie. Sam Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, że między narodzonymi z niewiast nie ma większego niż Jan Chrzciciel. Polecajmy przez wstawiennictwo świętego Jana Chrzciciela nasze osobiste intencje, abyśmy wzajemnie się miłowali, pomagali. Prośmy dla mieszkańców Bochenki Królewskiej o Boże błogosławieństwo, a dla ojczyzny o pokój, dla świata o pokój i w naszej ojczyźnie. Gromadzimy się w miejscu, gdzie kiedyś przychodzili uniaci po posługi, po sakramenty, a przyjeżdżali jezuici z Krakowa, aby udzielać sakramentów, aby wiara chrześcijańska trwała. W zeszłym roku został poświęcony nowy krzyż, kapliczka czasów jeszcze, kiedy tu unici przybywali. Pewnie ktoś, jeżeli, bo coś nie słychać o tych milionie dla gminy, każdej gminy zresztą, o której mi już biskup mówił, gdy uzdrawiałem program wizytacji, żeby się starać i odnawiać zabytki, a wiecie, że nasz kościół to jest zabytkowy, bo wszystkie wyposażenie wnętrza to pochodzi z Kodnia. W swoim imieniu chciałam złożyć najserdeczniejsze podziękowania naszemu księdzu proboszczowi, który nigdy nie odmówi, jeśli poprosimy o modlitwę w naszej intencji, w naszego sołectwa oraz tutaj nas zgromadzonych. Jeśli ktoś poprosi, ksiądz zawsze przyjedzie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, proszę Państwa, wszystkim tutaj zgromadzonym, którzy przyjechali. A wiem, że niektórzy przyjechali naprawdę z bardzo, bardzo daleka. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Spotykamy się tutaj po raz drugi w tym miejscu, w którym nasi przodkowie spotykali się kiedyś po kryjomu, nie mogli chrzcić dzieci, nie mogli zawierać związków małżeńskich, nie mogli odprawiać mszy świętej. Dlatego teraz, jak od tamtego roku zaczęliśmy się tutaj spotykać, ja jako dziecko z moją koleżanką z klasy, panią Bożeną, katechetką, przychodziłyśmy z panią Nazarewicz, były tutaj groby, pielęgnowaliśmy te groby, zapalaliśmy lampki. Teraz już tych grobów, tak zanikły groby, ale pamięć jest. Ostatnimi laty dość często przyjeżdżamy nawet w nocy, wtedy jak ludzie się spotykali po ciemku i my też zapalamy w nocy lampki, przeważnie w nocy. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję. W tym roku mija akurat 120 lat od misji, które prowadził ksiądz Jan Urban. To był jezuita i podróżował tutaj po Podlasiu. Pochodził z Krakowa i tam wysłano go na ziemię zaboru rosyjskiego, żeby po wsiach unickich głosił Słowo Boże. Ksiądz zawitał do Bochenki, opisał to w swoim pamiętniku. Wymienia, że był tutaj przez 2 dni. Było mnóstwo ludzi do spowiedzi, było mnóstwo ludzi do przyjmowania innych sakramentów, do chrztu. Było bardzo wielkie zainteresowanie. Była też na pewno msza tutaj pewnie pod tą kapliczką, dlatego że niełatwo było się ludziom na modlitwę gromadzić. A to jest miejsce szczególne, rozstaje dróg, zawsze takie było, chociaż pewnie topografia się zmieniła, bo tutaj kiedyś była wioska i tutaj za nami, kiedy popatrzymy sobie na te drzewka tu, to był cmentarz, tutaj był kraniec wioski i stały tutaj krzyże, które stawiano od morowego powietrza, żeby bronić mieszkańców od złego. Wieś przeżywała różne koleje losu. Czasami było tak, że praktycznie wieś była starta w powierzchni ziemi.
ludzie przenieśli się dalej, tam gdzie mieszkamy teraz. Wieś jest od 300 lat, a wcześniej była tutaj. Także bogata historia i nie można o takich miejscach zapominać. I bardzo dobrze, że stoją tutaj te dwa krzyże. To są nowe krzyże i miejmy nadzieję, że kiedyś po nas ktoś postawi też te krzyże. Bo kiedy tak sobie spojrzymy, tam jest jeszcze z tyłu taki stary, stary drewniany. Nie wiadomo ile ma lat, ale dobrze by było, żeby kiedy już te się dwa zestarzeją, było jakieś młode pokolenie, które po nas te krzyże postawi. I to zależy od nas. Tutaj były dwie figurki dwóch świętych Janów, tak? Dwóch świętych Janów, których nam ktoś skradł. I po prostu teraz już jest ta kapliczka Matki, figurka Matki Bożej. No niestety nie zastąpiliśmy niczym tej figurki świętego Jana. Myśleliśmy, że znajdzie się ten, który zabrał. Nie znalazł się. Czekamy na rewitalizację kapliczki. Miejmy nadzieję, że i droga będzie lepsza, dojazd na następny rok, że władze postarają się, przychylą się do próśb mieszkańców, żeby tutaj było można dojechać, bo mieszkańcy naprawdę chcą dojechać. Niektórzy by przyjechali, byłoby nas więcej, ale droga jest jaka jest. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na uroczystość do świetlicy. W imieniu pana starosty, który przybędzie jeszcze na uroczystość dzisiaj, Matwie, powiem wam tak. Duch Boży zaczął działać, przecież to nie przypadek, trafił na dobrych ludzi, na wspaniałego proboszcza i już od 2 lat wspominacie to, więc duchowie przodków odezwali się. I pogoda, ale patrząc na to, na te okolice, ja właśnie mieszkam 100 kilometrów od was, ale jestem tak dumny, że dzisiaj mogę z wami przebywać. Patrząc na to, co robili wasi przodkowie, przecież wy od XV wieku jako szlacheckie rody, jestem w awangardzie ludzi wspaniałych mojej historii Polski, mojej kochanej ojczyzny i wasi przodkowie tak wiele zrobili dla tej ojczyzny, sami wiecie, przecież oni walczyli w każdych potrzebach, kiedy ojczyzna ich potrzebowała. I kiedy ksiądz proboszcz tak powiedział, ze smutkiem to słucham, ale pamiętajcie, myśmy w 78 roku już dostali dar Boży w postaci Ojca Świętego, dzięki któremu ten komunistyczny, głupi świat zaczął być jakby rozwalany. Papież zrobił wszystko, że dostaliśmy się, mimo że nie jest to doskonały świat, ta Unia Europejska, ale NATO, Unia Europejska daje nam jakieś bezpieczeństwo i możemy być pewniejsi, że jest nam łatwiej i bardziej spokojniej niż to, co się dzieje teraz tam na wschodzie. Cieszmy się, że tak jak ksiądz proboszcz powiedział, że nasza historia to Bóg, honor i ojczyzna. I jeszcze raz wielkie ukłony tu dla was, mieszkańców tej akurat miejscowości, ale przede wszystkim wspaniałej gminy Tuczna, za którą zawsze jako radni, nigdy nie przypominam sobie przez okres 10 lat pobytu w powiecie, żebym kiedykolwiek mógł tej gminie coś zarzucić i być przeciwko jej rozwojowi i do dobremu światu. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Wszystkiego dobrego, z całego serca. Liczę na waszą mądrość w przyszłości też, abyśmy się wspólnie z powiatem rozwijali. Myślę, że dla pana starosty podpowiem tak, żebyśmy przejęli może jako powiat nawet historycznie. Ten krzyż marzy mi się w szklanej oprawie takiej, żeby została ta historia waszych wspaniałych przodków i wasze szlacheckie pochodzenie. Wielkie ukłony wobec was i radość, że dzisiaj jako koledzy tutaj z powiatu i wszyscy goście możemy między wami przebywać i cieszyć się waszą radością. Wszystkiego wioskowym świętem. Waszym wioskowym świętem.